Dzień dobry Państwu, witam na spotkaniu z Małgorzatą Lebdą. Cześć. Cześć, Justyna, wokół jej nowej książki Mer de Glace, wydanej przez wydawnictwo Warstwy, dopiero co, to jest premiera. Tak, oficjalna premiera. Cieszę się, że tu prowadzisz. Małgosia Lebda jest, Małgorzata Lebda, nie Małgosia. Małgorzata Lebda jest laureatką Nagrody Gdynia. Była nominowana 2 lata temu do Silesiusa z książką Sny Uckermerkerów. I wtedy, żeśmy się ostatni raz widziały tutaj, we Wrocławiu, wydała 3 książki poetyckie, Granice lasu, Matecznik, Sny Uckermerkerów, a potem wyszła taka książka Sprawy ziemi, która zbierała te wiersze z tych 3 tomów. I jakoś to się układa w taką trylogię, chyba zamkniętą, skupioną wokół Żeleźnikowej Wielkiej, wokół twojej miejscowości, wokół przeszłości, wokół straty, żałoby, prawda? To były jakoś, każda z tych książek była związana z inną, opowiadała o innej stracie. I potem te 3 książki zebrałaś właśnie w Sprawach ziemi. Chciałabym tak zamknąć tę część, żeby przejść do tej nowej. Tak, faktycznie właściwie o tej książce możemy mówić i ona była możliwa dzięki temu, że te wcześniejsze książki, te 3 książki zostały zamknięte w Sprawach ziemi, bo poczułam, że jestem właściwie w jakiś sposób uwolniona od tych tematów, które przez właściwie 10 lat bardzo intensywnie we mnie pracowały. I tak, książka Granica lasu, później Matecznik i Sny Uckermerkerów, to takie książki bardzo intensywnie zanurzone właśnie w tym Beskidzie Sądeckim, w moim domu rodzinnym. I to, co powiedziałaś, że próbujące w różny sposób, jakby też z różnych punktów widzenia pracować teraz, potrafię to nazwać, z utratą, z żałobą. I ten pomysł, żeby zamknąć, podsumować te 3 książki, zamykając ją w jednej, na początku wydał mi się dosyć taki brawurowy, bo nigdy tych książek nie czytałam razem, a w czasie redakcji właśnie Spraw ziemi trzeba to było zrobić, trzeba było przeprowadzić korektę i przeczytać te książki razem i uświadomiłam sobie, że to był właśnie cały czas jeden, nie lubię tego słowa, ale tutaj go użyję, projekt, nad którym właśnie poetycko pracowałam. I to taka linia, która mi chyba pozwoliła właśnie pójść dalej, wyjść trochę z tych takich bardzo osobistych historii zanurzonych w tym, co w przeszłości, do tego, co tu i teraz. Też do zmierzenia się z takim wielkim tematem, z którym cały czas się mierzę i myślę, że jeśli będą kolejne książki poetyckie, to one również będą wokół tego krążyć, mianowicie właśnie wokół tematu domu, naszego miejsca w świecie, ale też właśnie tego, co możemy nazwać domem. Czy domem możemy nazwać to, co jest właśnie jakby fizyczne, budynek, miejsce, okoliczności jakby przyrody, czy domem możemy nazwać ludzi, którzy są wokół nas, którzy są naszymi bliskimi, którzy sprawiają właśnie, że czujemy się dobrze. Więc to są takie tematy, które są w tamtych książkach, ale tutaj już przerabiam je z takiego punktu widzenia dorosłej. Kobiety, która też właśnie próbuje nie znaleźć albo próbuje nie znaleźć miejsca, ale próbuje badać, które z miejsc, które zna albo które poznaje, mogą być takimi właśnie miejscami, które można nazwać domem. No bo perspektywa jest szeroka. Jeden z wierszy w tej książce, Geografia, zbiera te różne nazwy i miejsca. Zresztą sam tytuł, Mer de Glace, najdłuższy lodowiec w Alpach. I
z tą książką zawsze mi się coś z twoimi książkami, różne rzeczy zdarzają. Wchodzą mi właśnie w jakieś takie, no wiersze tak potrafią. To myślę, że wielu czytelników wierszy ma takie spotkania, ale u mnie to jakoś tak wchodzi, wiesz, w sen, w podświadomość. A tutaj było tak, że czytałam twoją książkę z kotem i potem dopiero zrobiłam zdjęcie tego kota i struktury okładki tej książki, o której zresztą za chwilę o okładce też porozmawiamy. A potem znalazłam fragment wiersza, który jest właśnie o tym. Właśnie wiersz geografia. Ej, patrz, dłoń, która krąży wokół skóry, kory, futra i nigdy nie ma dość. I nagle zobaczyłam, że zrobiłam zdjęcie kawałka wiersza z tym futrem. No więc właśnie, okładka, która ma swoją fakturę i strukturę, która też świeci, wiesz, właśnie przy okazji robienia zdjęcia okazało się, że ta książka świeci, nie widać kota, bo ona świeci. W środku jest masa perłowa, świecąca trochę tak muszlowo. Także chciałam ci zapytać, wiesz, o cały ten, bo ta książka jest całością, prawda? I to nie przypadek, że ostatnio się mówi też dużo właśnie o tym przedmiocie, jakim jest książka i o całości, która tu się zbudowała. Tak. Dla mnie to było właśnie bardzo ważne, żeby cała ta koncepcja, z którą tutaj jakby pojawiłam się w wydawnictwie Warstwy i to właśnie jak zostałam tutaj przyjęta, sam ten pomysł książki, ale też właśnie okładki, od razu wiedziałam, że chcę, żeby to było w bieli i żeby właśnie nawiązywało do lodowca poprzez te tutaj zagłębienia. I to właśnie było też wspaniałe. Dawid Skrabek, redaktor prowadzący, który też bardzo czule pracował ze mną nad tą książką, za co bardzo, bardzo mu dziękuję. Od razu jakby entuzjastycznie zareagował i też wskazał graficzkę, która wiedział, że poradzi sobie z tym tematem i właściwie efekt końcowy no, przerósł moje oczekiwanie, bo jest fantastycznie i też pierwszy raz, kiedy miałam tę książkę w dłoni, pomyślałam, że są takie momenty, że wiesz, że twoje jakby marzenia się spełniają. To znaczy ja mam wrażenie, że właśnie kiedy zdecydowałam się na ten tytuł Mer de Glace, to tak zobaczyłam tę książkę i nagle dostaję obiekt dokładnie taki, jak sobie wymarzyłam, więc no, fantastyczna sytuacja. Bardzo, bardzo dziękuję wydawnictwu Warstwy, że właśnie zadbało też o takie detale, że mamy tutaj właśnie tę masę perłową, która jakoś imituje ten jakby poblask na śniegu. No, jestem zachwycona. To może właśnie zanim zaczniemy rozmawiać o tych nowych wątkach, które się pojawiają, to przeczytaj kilka wierszy. Dobrze. Karmienie psów. Ranki tu, w wilgotnej dolinie, są dobre. O końcu świata, który trwa, przypominam sobie nieczęsto. Są bowiem sprawy ważniejsze. Zażyć rano tabletkę eutyroksu, umieścić ćwiartkę daksybaktinu w pyszczuku kota i jeszcze nakarmić psy, opowiedzieć psom sen, wyprowadzić psy. Ranki tu są dobre, spokojne, ciągną się do samej nocy. Dubrawka ugreść podpala dom. Pies podnosi głos, szczeka w noc, stoi przy oknie, rząd olch uspokaja ruchy. W dole wsi widziałam dom, w którym, jak mi powiedziano, do niedawna odprawiano proste życie. Rankiem ktoś stawiał bose stopy na deskach podłogi, mielił kawę, wyciągał kubki, otwierał okno werandy, kładł komuś dłoń na szyi, zliczał błękitne znamiona, czytał na głos i wkładał palce w ciało, przymykał powieki, otwierał usta. Pies podnosi głos, szczeka w noc,
stoję przy oknie, chcę opowiedzieć jeszcze o sadzie, własności tamtego. Papierówki nabierają tam ciężaru, tak wchodzą w lato. Pomiędzy trawami rosną chabry, rdest. Pies podnosi głos, szczeka w noc. Gdzieś tam, na południu, dubrawka ugresić podpala dom. Rybia łuska. To dom, w którym zakazane jest zamykanie łazienki na klucz. Ten, kto jako dziecko zasnął w ciepłych wodach wanny, będzie posłuszny. Ten, kto wyważał drzwi, będzie posłuszny. Jodowo-bromowa woda podchodzi pod zajęte chłodem kostki. Atopowe zapalenie skóry, zatoki, rybia łuska, czytam. To może jeszcze... Dobrze, próba jasnego. Nocą we wsi coś otwiera psom pyski. Zaczyna się u wejścia do wąwozu. Ogień warknięć przechodzi na dom od labradora z sąsiedztwa. Pierwszy z nich przekazuje coś kolejnemu. Nazwijmy to niepokój, popłoch, jego dźwięk. Zapalam światło. Zwierzęta zamykają pyski. Gaszę, otwierają. Zapalam, zamykają. Czy to możliwe, że uspokaja je to samo, co nas? Dobrze, mówię im. Śpimy dziś przy próbie jasnego. Patrzę na domy rozsiane po dolinie. Błyska w nich, jakby ludzie tam przeprowadzali te same próby. Właśnie już tych kilku w kilku wierszach jest te różne rzeczy, które można wyłuskać w całym tym tomie. Po pierwsze ciało. Ciało, które jest tutaj ważnym bohaterem tych wierszy, wielu wierszy. Z ciała jeden, z ciała dwa. To ciało, które jest czasami posłuszne, jak pies, a czasami nie. Ono jakby wymaga pomocy, prawda? Tam pojawia się ten lek, czy jakby... No właśnie, czym jest ciało u ciebie? Bo to jest... na wiele sposobów pojawia się tutaj to ciało. Tak, ciało tutaj jest takim, mam wrażenie, że jednym z głównych bohaterów i to też wynika trochę z tych wcześniejszych książek, gdzie szczególnie w snach Uckermarkerów byłam zainteresowana tym ciałem dziecięcym, które jakby przechodzi pewnego rodzaju inicjację, dorasta, i po prostu staje się, tak? Też ciało dziewczynki, które nabiera takiej świadomości bycia kobietą. I teraz już jakby z dużym bagażem doświadczeń, jako dorosła osoba, pomyślałam, że ta perspektywa jest ważna teraz, tu. I skłoniło mnie też do tego, żeby pochylić się jakby nad tym ciałem, to, że właśnie bardzo intensywnie używam tego ciała w kontekście treningów biegowych sportowo. I z jednej strony jakby reakcje ludzi, którzy wiedzą, że biegam ultramaratony, to są takie reakcje z jednej strony pełne podziwu, ale też takiego niedowierzania i traktowania mnie w taki sposób, że jestem trochę jakby cyborgiem. Ale to właśnie tak nie jest, bo szczególnie takie bieganie uświadamia mi, jak to ciało jest kruche, jak trzeba uważać, jak, nie wiem, każde zejście ze schodów w moim bloku napawa mnie po prostu strachem, że coś się może stać. To znaczy jestem jakby tak mocno wyczulona, teraz szczególnie, kiedy mam ten projekt biegu wzdłuż Wisły w głowie, że
że jakby to ciało stało się taką obsesją, ale nie w takim jakimś chorobowym, w chorobowej odsłonie, ale w takiej, że ja cały czas mam je na uwadze. I tutaj jest jeszcze jeden ważny wątek, który też wiąże się z wcześniejszymi książkami, dlatego też powiedziałam, że ta książka nie byłaby możliwa bez tych wcześniejszych książek. Tam pojawia się właśnie wątek utraty, pojawia się też choroba, nie wprost choroba mamy, ale tutaj właśnie w jednym wierszu jest jakby rejestracja tego, to znaczy jeśli przez kilka lat obserwuje się czyjeś umieranie, no to wtedy pomimo tego, że jest się młodym i zdrowym, nabiera się jakiejś zupełnie innej perspektywy. To znaczy, ja mam wrażenie, że od momentu, kiedy doświadczyłam właśnie bycia bardzo blisko i właściwie towarzyszenia codziennie najbliższej mi z osób, która po prostu odchodziła i umierała na raka i właśnie to, że ta choroba zajmuje ciało w taki sposób najgorszy, tak, że traci się to ciało, to ja mam wrażenie, że od tamtego momentu też jakby moja uwaga, czujność czy uważność na to, co fizyczne, jest bardzo, bardzo podwyższona, więc tutaj to ciało z jednej strony, które właśnie jest silne, próbuje robić jakieś rzeczy, które w takim ogólnym rozumieniu jakby są przekraczaniem granic, ale też ciało, które na jakby jakiś sygnał, który płynie po prostu z pamięci, czy właśnie ze wspomnień, czy z jakichś emocji, potrafi odmówić współpracy, tak? Że nie jest się w stanie na przykład wyjść na trening, który powinno się zrobić. Więc to mnie bardzo interesuje, jak sobie można z tym radzić, czy można sobie z tym radzić i co może być jakimś ratunkiem. I tutaj pojawiają się te kolejne wątki, to znaczy właśnie taka bliskość z jednej strony z tym, co pochodzi od zwierząt, ale też taka bliskość, która płynie z natury, ale też właśnie bliskość, która płynie od ludzi. I jakby badam, mam takie wrażenie, że badam te trzy obszary i to, jak to też wpływa na mnie fizycznie. I też chcę powiedzieć, że to jest bardzo ciekawe, bo wielu czytelników i czytelniczek napisało do mnie po lekturze tej książki, właśnie zwracając uwagę na ten wątek ciała. I też miałam kilka bardzo takich ważnych dla mnie rozmów właśnie w tym kontekście. I cieszę się, że też się odważyłam, tak? Bo to jest jednak wyjście z jakąś swoją intymnością i pokazanie też właśnie nie takiego instagramowego oblicza, że wszystko gra, wszystko jest świetnie, ale że po prostu jakby czasem coś się wydarza, że funkcjonujemy nie tak, jakbyśmy chcieli. Tak, nagle zaczynamy myśleć o torebce stawowej w kolanie, tak, jak to się nazywa, tak, bo tak, jest tak, to istotne i jednocześnie to funkcjonuje po prostu jak taki mały mikrokosmos, ta torebka. Dokładnie, to staje się najważniejsze. Ale też takie cielesne myślenie, jest ten wiersz, w którym pojawia się plamki na paznokciach. To jest wiersz, który mi się w ogóle przyśnił później, te plamki na paznokciach. To jest taka, potem go może też przeczytasz właśnie, bo chodzi o to, że rozmawiając zupełnie o czymś innym, nagle jakby uwaga, czy sednem wiersza staje się właśnie jakaś cielesność. Nie to, co mówi ta osoba, tylko pewien jakiś fragment jej cielesności, a tak naprawdę brak cynku. Tak, tak. Może go właśnie, może go przeczytasz, tak. Skoro mi się przyśnił, to tak.
To może tylko dodam taką małą dygresję, że ta sytuacja zdarzyła się, kiedy jechałam tutaj do Wrocławia. Więc cynk. W pociągu na zachód spotykam kobietę. Mówi, że urodziłaby, jak podkreśla chętnie, chore dziecko. Takie nawet bez głowy, gdyby Bóg, jeśli jest, podkreśla, dał jej tak potężne, jak ona to nazywa, błogosławieństwo. Gestykuluje. Na paznokciach ma białe plamki. Brakuje jej cynku, myślę. Dodaje, że mieszka w lesie, ale że jest tam ostatnio szalenie, jak podkreśla, niespokojnie. Ludzie zaczynają podchodzić pod jej dom. Właśnie tu jest jeszcze ten taki niepokój tego, który się też w ogóle pojawia w wielu wierszach. To podchodzenie pod dom, ten też zbliżanie się do lasu, to też było w poprzednich tomach, granica lasu. Tak, a tutaj dla mnie to takie zderzenie się właśnie tego, że z jednej strony to ta rozmowa naprawdę się odbyła i to, że z jednej strony właśnie mówimy o tym, że chcemy jakby nowe istoty, chcemy ludzi, ale z drugiej strony taki głos całkowitego jakby, całkowitej nieaprobaty tego, że ludzie pojawiają się w życiu tej kobiety, więc to było dla mnie też takie ciekawe doświadczenie. No, oprócz cielesności zaczęłaś już mówić właśnie o tych zwierzętach, które ta zwierzęcość pojawia się i cielesność pojawia się w związku z wierszem. To jest bardzo ciekawe, że na przykład wiersz jest, praca mięśni przypomina dobry wiersz, natomiast wiersz ma pysk. W ogóle słowo pysk, wydaje mi się, że pysk wiersza, ale też pysk zwierząt. Pojawia się tu, jest słowem, które się najczęściej pojawia w tym tomie. Ten pysk otwierający się i zamykający. Tak, to cieszę się, że zwróciłaś uwagę właśnie na ten wątek, bo ta książka też jest dla mnie pewnym sprawdzianem, czy też jakby głosem w dyskusji w ogóle o tym, jak możemy mówić za pomocą literatury. Właśnie ten wiersz, już może też go przeczytam i... I czy pamiętasz może, albo masz zaznaczony? Dobrze, to ja już sobie powoli... To jest chyba z Barfisa, zaraz za cynkiem, tak? Już patrzę. O! Tak, tak, więc sam ten tytuł, nazwa lodowca w Alpach Zachodnich we Francji, on podpowiada właśnie ten kontekst kryzysu klimatycznego i dla mnie niezwykle interesujące od tych kilku lat, kiedy jakby ten dyskurs i dyskusja o kryzysie klimatycznym są coraz bardziej widoczne. Bardzo interesujące było obserwowanie to, w jaki sposób próbuje się o tym mówić. Też w jaki sposób te komunikaty są formułowane. I wiele osób jakby wieszczyło to, że w literaturze, w poezji ten temat na pewno się pojawi. On się już od kilku lat pojawia. I też czytając te różne książki, teksty, na sobie jako czytelniczce próbowałam sprawdzić, czy to na mnie działa. I ta książka jest też jakby dołożeniem swojego głosu i spróbowaniem powiedzenia czegoś o tym specyficznym, wyjątkowym, ciężkim, mam wrażenie, czasie, w którym jesteśmy, właśnie w sposób literacki. I stąd też taki namysł nad tym,
co może wiersz, co może przekazać, ale też jakby jaką ma siłę tego przekazu. Tutaj myślę, że jest taki wątek poboczny, z którym myślę, że warto kiedyś zrobić jakiś panel dyskusyjny na ten temat, a mianowicie jak wyjść z wierszami do ludzi, w sensie, żeby wiersz stał się bardziej jakby otwartym komunikatem, czy jakby po prostu, żeby zachęcić czytelników do tego, żeby nie bali się sięgać po poezję. Myślę, że też wielokrotnie spotkałaś się z takim podejściem, że ktoś ma jeszcze w głowie jakby to wszystko, co zrobiono z nami w liceum czy w szkole podstawowej w kontekście analizy tekstu poetyckiego. To znaczy, ja pamiętając swoje doświadczenia, to jakby reagowałam też na teksty poetyckie właściwie z jakimś takim, z jakąś taką nerwowością, w przekonaniu, że oczekuje się ode mnie jedynej słusznej interpretacji. A właśnie wiersz chciałabym, żeby był, żeby dawało się taką wolność czytelnikowi, że on może z tego zabrać to, co chce. I tutaj właśnie wiersz z Bartfussa. No i znowu myślę, że niektórzy z Państwa skojarzą, bo też jest związany z panelem, który odbywał się na tej scenie, a w którym brałam udział, więc jakby Wrocław, miasto inspiracji. Na spotkaniu wokół spraw zwierząt panelistka mówi, że karmi psa mięsem. Skąd myśl o koalach? U Bartfussa stoi, że matki tego gatunku niekiedy gubią swoje młode, które wypadają z worka na brzuchu, kiedy ta jest zajęta objadaniem eukaliptusa. Myślę też o tym, co wiersz, jak niektórzy mówią, powinien, a czego nie powinien, jaki ma pysk i jak go otwiera. Jakby też od lat śledzę różnego rodzaju dyskusje na temat tego, jaki powinien być wiersz, jak powinno się go pytać, co powiedziałby na to Lacan, co właśnie powiedziałam, jak powinno się go czytać. I też mam dużo refleksji na temat tego, jak widzą to sami poeci. Tak? Ja tutaj przedstawiłam jakiś swoją taką wizję wiersza otwartego i wolności w interpretacji, ale są też jakby głosy, które mówią, że poezję powinno się pisać właśnie w jakiś taki sposób, gdzie ten eksperyment językowy jest na pierwszym miejscu. Niektórzy mówią, że jakby doświadczenia osobiste powinny być na pierwszym miejscu, inni mówią, że absolutnie tak już nie powinniśmy robić. I myślę, że trochę to nie jest miejsce na takie dyskusje w momencie, kiedy też tak mało jakby czytamy. To są takie zakulisowe dyskusje, które myślę, że dodają pewnej energii jakby samemu procesowi twórczemu, ale chciałabym, żebyśmy też jako poeci myśleli o tym właśnie, jak z tym wierszem dotrzeć po prostu do czytelnika. I mam też wrażenie, że ta książka inaczej niż te wcześniejsze ma taki szerszy odbiór, ale właśnie też poprzez to, że jest bardziej uniwersalna. To znaczy, ja też chciałam wejść w takie narracje, które są bliskie nam wszystkim, tak żeby czytelnik miał też swoje miejsce w tej książce. Zabawne, że w tej pomyłce twojej była jakby twoja definicja, o co wiersz pyta. Właśnie, żeby wiersz otworzyć, żeby otworzyć mu pysk. Tak. Prawda? Bo ten, wracając do tego pyska, że ty go jakoś tak właśnie chcesz mu ten pysk otworzyć.
jednocześnie rozjaśnić. Też ta twoja książka operuje właśnie światłem i ciemnością. Zresztą mój ulubiony wers brzmi ciemno, a przecież wszystko. No, to jest bardzo piękne. W każdym razie gdzieś to się wszystko rozgrywa pomiędzy tym wprowadzeniem jasności i ciemności, nocy, która też jest jednym ze słów, które bardzo często się tutaj pojawiają. Jakby zderzają się, ta ciemność z jasnością tutaj się cały czas spotyka. Tak. To też ma związek taki bardzo fizyczny po prostu z miejscem, w którym przede wszystkim byłam pisząc tę książkę, a to miejsce też zdarzyło się bardzo niespodziewanie, a okazało się, że jest takim miejscem, w którym właśnie czuję się jak w domu, gdzie już to mówiłam chyba właśnie Michałowi Nogasiowi, właśnie, że zostałam jakby przyjęta do stada i to było takie fantastyczne. I to jest miejsce, to jest stuletni dom w Dolince Bolechowickiej pod Krakowem. I dla mnie po tych 10 latach mieszkania w mieście, w centrum miasta, teraz też mieszkam na Lea, tutaj Filipowicz podaje sobie z nim rękę. Po tych 10 latach to spędzanie czasu tam, jeszcze jakby musimy dodać ten kontekst pandemii, tego, że właśnie mogłam wyjechać z tego miasta, gdzie też te sztuczne światła w jakiś sposób kontrolowały po prostu mój tryb życia i pobyć na tej wsi w towarzystwie psów, w towarzystwie kotów. To było niesamowite i takim jednym z moich ulubionych zajęć właśnie w tym domu było obserwowanie tego, w jaki sposób słońce pracuje w tym domu. To jest drewniany dom, który ma taką też fantastyczną, piękną architekturę wewnątrz i to, jak każdego dnia ta praca słońca w środku się zmieniała, to było fantastyczne i też jakby to jasne, które jest tutaj tak mocno zaakcentowane, nie jest przypadkowe, bo ja właśnie poczułam, że to jest jakieś takie miejsce, które daje to jasne, że z jednej strony właśnie ten dostęp do słońca, takiego surowego słońca, ale też to, że właściwie w bardzo bliskiej odległości od Krakowa, wychodząc w nocy, jestem w stanie zobaczyć gwiazdy, więc ta jakby rejestracja tego, co jasne było też jakąś taką moją taką ulubioną grą czy zabawą właśnie w tamtym miejscu. Więc stąd te wątki. No właśnie, to co jest jeszcze nowego w tej książce, to jest bardzo wiele innych głosów, które tutaj wprowadzasz. Postaci, serial Rok za rokiem, gdzie się okazuje, że pani, że to pani Emma Thompson jest prezydentką Polski. Wprowadzasz, tu mówiliśmy o koali Barfusa, o książce. Wiele różnych, Dubravka Ugresicz. Też taki cytat z Weinbergera, też, który bardzo pasuje do twojej poezji. Smakiem jesieni jest ostry. Także jakby tutaj rzeczywiście te wiersze otwierasz, rozmawiasz w nich z wieloma postaciami. Tak, to było też dla mnie ważne i myślę, że ta książka jest taką rejestracją tego specyficznego też czasu pandemii. Myślę, że nikt nie odważyłby się powiedzieć, nazwać tej książki, że ona jest książką, która właśnie mówi o pandemii, ale właściwie większość rzeczy, które tam są zapisane, jakby działy się właśnie wtedy. Paradoksalnie właściwie w czasie pandemii jakby dużo podróżowałam i miałam bardzo takie mocne, intensywne
i ważne dla mnie kontakty, ale też oprócz tej takiej fizyczności, kontaktów z ludźmi, bo oni tutaj też się pojawiają, to pojawiają się też ci ważni, te ważne osoby, które po prostu pozwoliły mi ten czas pandemiczny przeżyć. Czyli mówię po prostu o autorach książek, które czytałam, więc jest to też taki zapis tych lektur, które właśnie pozwalały mi jakoś dobrze przeżyć ten czas, ale też te głosy, które tutaj się pojawiają, użyłam ich i chciałam, żeby one były w tej książce po to, żeby jakby pociągnąć ten wątek dotyczący tego, jak można mówić literaturą, jakby co literatura może z nami robić. I jest też taka mantra w tych fragmentach, w tych wierszach, które są zatytułowane Pory miejsc, gdzie jest właśnie czytanie wierszy, czytanie wierszy, czytanie wierszy na głos. I jeśli miałabym powiedzieć, co pozwoliło mi w jakimś dobrym stanie, jakby jedna z rzeczy, która pozwoliła mi w dobrym stanie przejść przez ten pandemiczny, czarny, taki gęsty, czarny czas przejść, to było po prostu czytanie i też właśnie czytanie poezji, którym chciałabym się właśnie podzielić w takim sensie, że jakoś pracować na rzecz tego właśnie, żeby ludzie się tej poezji nie bali. No właśnie, powiedziałaś o porach wierszy. To jest coś też nowego, bo to jest jakby osobna forma tutaj pojawiająca się jak refren. Taka, no właśnie, forma inna. Forma, można powiedzieć, jakby idąca w stronę prozy, równoważnikowa, albo gdzieś na pograniczu. Forma, która, no właśnie, która jakby rozbija, która też gdzieś cię prowadzi dalej. W której od razu cię chciałam o to zapytać, o znaczenie średnika, bo głównym tutaj znakiem, o którym zaczyna się myśleć, jest średnik. Tak, tutaj te pory miejsc są zapisane w ten taki specyficzny sposób, dlatego że najczęściej właśnie bardzo intensywnie doświadczałam tych miejsc i próby zapisania tego jakby w normalnym wierszu, takim jakie piszę, nie sprawdzały się. To znaczy jakby ten średnik, który też jest tym znakiem przystankowym, ale też w jakiś sposób niekończącym, ale przesuwającym dalej wzrok czytającego, pozwolił mi, mam wrażenie, bardzo bym chciała, żeby tak było, nagromadzić taką intensywność przeżycia. I właśnie po to, to jest też zapisane w takim prozatorskim tutaj, w takiej prozatorskiej odsłonie. Jeśli pozwolisz, to przeczytam, żeby... Ja o tym pomyślałam, że trzeba przeczytać teraz. Dobrze. Pory miejsc. Jeden. Ziemia. Kłopot w języku, kłopot w temperaturze, kłopot w tym. Przedwiośnie. Odliczanie do wstrząsu, grzyb, który bierze wschodni pokój, jaskółki, nadawanie im co dzień nowych imion. Praca, gęste godziny pracy, praca pracy. Czytanie wierszy na głos. Wieszanie podkowy, nie tak jak należy. Szczęście, a jednak szczęście. Zatem niech będzie pochwalona glina, niech będzie pozdrowiony ostatni chłód, niech będzie pozdrowiony ruch, niech będzie pozdrowione wyruszanie, finał tego, powrót w stronę domu. Niech będzie pozdrowione to, co stałe, ale też to, co kapryśne. Niech będzie pozdrowione wszystko, co da się wziąć do ust. I może jeszcze dwójka. Pory miejsc. Dwa.
Światło, oczywiście, że światło, rtęć Bałtyku, wiosna, podwijanie rękawów, poddawanie się w rozkosz, biały grejpfrut, biała herbata, białe kamienie, błogosławieństwo barzynowego lasu, jasne, piegi od jasnego, masz piegi, tu, policzki, nos, cmentarzysko brzus, Jezus Maria dziecko, powietrze, nade wszystko powietrze, anatomia oddechu, przepona, dotknij tu, przypatrywanie się dreszczą, świętość, zrzucanie ubrań, podchodzenie pod wodę, chodzenie po wodzie, woda, nade wszystko woda, czyjeś ja pierdolę, nie mogę zdradzić czyje, zawietrzna strona ciała, gorączka, ukaz pracy, czytanie wierszy, czytanie wierszy, czytanie wierszy na głos. Tasza i oczy taszy, raczej północ niż południe, a jednak popadanie w pewność, pewność, podpatrywanie nocy, białe zęby na tle. Właśnie tu się w tym pierwszym kawałku, który czytałaś, pojawiło to branie do ust. Tutaj mi się wydaje, że to w ogóle w tym kontekście tego tomu to jest część poznawania świata, jakiejś takiej dotykalności. Pamiętam, że dzieci biorą do ust, żeby, no właśnie, jeszcze to jest jakby sposób poznania. I gdzieś w tej książce, być może, nie wiem właśnie, czy tylko w tych, ale że to poznawanie świata, te czynności, przedmioty, nagromadzenie tego, jest to część poznawania. Tak, to było faktycznie ważne, taka też taktylność tego wszystkiego, że właśnie wszystko, co chcemy oswoić, to właśnie albo dotykamy, albo bierzemy do ust, próbujemy. To też jest taki fragment, który brał się z takiego doświadczenia bycia też ze zwierzętami, tak, ale też z takiej ostrożności, żeby one właśnie czegoś nie wzięły do ust, co może skończyć się jakby dla nich źle, więc taka uważność też na to. To jest na pewno ważny tutaj element, tak. Ale czy to jest przejście do prozy, czy to jest jakby wprowadzanie do książki takiego nurtu prozatorskiego, o którym mówiłaś już wcześniej, że coś takiego istnieje? Wiesz, faktycznie tutaj mówisz o prozie, o której już mówię jakiś czas, że będzie, ale ona będzie w przyszłym roku. Jest to coś zupełnie innego od tego. Jakby to nie będzie ten sposób prowadzenia narracji. Myślę, że jakby trudno jest... Tak sobie teraz myślę, pisząc prozę, że trudno jest pisać prozę po książkach poetyckich, że to jest jakiegoś rodzaju wyzwanie, dlatego też, że podejrzewam, a nawet już wiem, że czytelnicy, którzy znają książki poetyckie, jakby będą szukać, dopatrywać się tego, co ze mnie, jakby poetki jest w tym, co jest prozą. Więc to w jakimś sensie było paraliżujące na początku pracy nad prozą, ale teraz myślę, że już ten język jest taki, jaki chciałam, żeby był, ale też potrzebowałam na to czasu i też potrzebowałam tej książki, żeby przejść do prozy. No bo to jakby jest, to właśnie to jest takie zwodnicze często, że w prozie odnajdujemy tę pracę nad wersem, prawda? A czym innym jest język w prozie, znaczy rytm, oddech, to jest jakby zupełnie inna praca. Nie każde zdanie musi być tak dopracowane jak linijka wiersza. I czasem to właśnie w prozie poetyckiej zaczyna być takie zwodnicze, no bo widzimy, że ktoś jednak jest bliżej poezji, że nie wchodzi w ten rytm prozy. Dokładnie tak, od prozy też. Jakby ja jako czytelniczka zupełnie innych rzeczy oczekuję niż od czytania poezji, więc tutaj też siebie biorę jako jakiś tam papierek lakmusowy, który to bada. No, ale tak, no to jest trudne. Tutaj właśnie te jakby para
prozatorskie fragmenty, też chciałam tutaj je umieścić, dlatego że potrzebowałam różnych sposobów na opowiedzenie właśnie tych różnych doświadczeń, bo mamy ten wątek związany z ciałem, te wiersze z ciała, które są jakby jedną linią narracji, i są te wiersze pory miejsc, które też układały mi się dokładnie tak jak pory roku. I to też jest właściwie takie niesamowite, że w ten pandemiczny czas jakby udało mi się doświadczyć tak różnych miejsc, ale to też dzięki temu, że po prostu jakby otaczają mnie wspaniali ludzie, którzy zapraszają mnie albo pokazują mi miejsca, które właśnie w jakiś sposób rezonują. Więc ja mam takie poczucie, że ta książka właśnie jest takim, że inaczej, że tej książki nie byłoby bez masy ludzi i masy zwierząt, że jakby to jest taka nasza wspólna praca, a ja to po prostu zapisałam. No jeszcze się pojawia w kontekście tej książki, mnie się zaczęło pojawiać, mianowicie mapa i takie rysowanie przestrzeni właśnie, też coś nowego, bo jakby u ciebie ta przestrzeń była dosyć określona, zawsze jedna, też jakby odtwarzana w pamięci. Tutaj jest to bardzo, bardzo szeroko. Pojawia się na przykład południe jako takie pojęcie jednocześnie wiążące się z, nie wiem, z Bałkanami, gdzieś ta Dubravka Ugrešić. O to cię jeszcze muszę zapytać, dlaczego Dubravka Ugrešić pali dom właściwie, bo długo o tym myślałam. Ale to południe jako takie, no właśnie geograficzna przestrzeń. Ale pojawia się Lea, pojawia się lodowiec, pojawiają się jakieś różne miejscowości, które tak zarysowujesz. Tak, wiesz, myślę, że nie pojawiłaby się we mnie taka potrzeba zaakcentowania tych różnych miejsc, właśnie gdyby nie pandemia, to znaczy to, że mieliśmy i właściwie dalej mamy ograniczone jakby pole podróży, pole działania i te miejsca, których wtedy doświadczyłam, właśnie albo poprzez bycie fizycznie, albo poprzez lektury, tutaj właśnie Dubravka, wydały mi się właśnie warte zaznaczenia przez ten taki szkielet, czy też konstrukcję mapy, tak, żeby właśnie jakby też sobie pokazać, że świat dalej jakoś istnieje, że nie możemy tam być, nie możemy być fizycznie, ale jakby pracują w nas wspomnienia, tak jak na przykład wiersz o biserce Rajcic, tłumaczce na język serbski, który jest właściwie, sytuacja tam opisana jest sprzed kilku lat, ale właśnie ona bardzo intensywnie wróciła teraz, właśnie dlatego, że ona, że korespondujemy i ta niemożność bycia tam i doświadczenia tego znowu jakby wybiła to doświadczenie jakby na taki przód. Więc to tak. Tutaj może od razu odpowiem na pytanie o Dubravkę, bo też to była właściwie chyba pierwsza lektura, którą przeczytałam w pandemii, w tej takiej, w tym ostrym reżimie, gdzie nie mogliśmy nawet wychodzić, żeby uprawiać aktywność fizyczną na zewnątrz, co by dla mnie było absolutnie jakby pogwałceniem wszystkich praw, ale właśnie ta książka dała mi taką dużą otuchę, książka Lis, i tam jest taki jeden z jej esejów, gdzie jakby w domyśle ona otrzymuje od swojego czytelnika dom na wsi,
I właśnie ona poszukuje jakby cały czas, w tych esejach też pisze o tym, że szuka swojego miejsca, że chce mieć swój dom, chce mieć swoje mieszkanie, że po tylu latach jakby błąkania się nareszcie chce mieć coś, co nazwie domem. No i nie będę tutaj Państwu zdradzać, ale bardzo zachęcam do przeczytania tej książki i właśnie tam pojawia się taki jej gest, który sprowokował mnie właśnie do tego tekstu. A może przeczytasz wiersz Geografia i ten o Biserce też, bo tam mam jeszcze właśnie o ten wiersz pytanie. Geografia, czy masz może... To może przeczytam ten o Biserce. Dobrze? Najpierw. Sava Dunaj. List od tłumaczki z dalekiej Serbii. O śmierci tej, która wysyła przed sobą lisa, chorobę. Ale przede wszystkim idzie w nim o życie, o uparte przekładanie go na ten szorstki język. Przybosia i ogrom Witkacego, ogrom Gombrowicza. Kilka lat temu wiosną na bazarze przy ulicy Pozeska, nieopodal mieszkania Biserki, kupowałyśmy od kobiety o skórze przypominającej pomięty pergamin, a muszę dodać, że niosła ze sobą zapach mleka, kostkę sera, rabarbar, białe jaja. Pomyśleć tylko, wtedy, w tamtym czasie, wody Sawy i Dunaju leniwie łączyły się, niepopędzane żadną zbóż. Geografia jest 44. Geografia. Rzeczą zmysłów bywa przechodzenie w słowa. One bywają jak te. Kasztan, kardamon, kreda, kurwa. Bywają też nazwami rzek, Biała, Ob. Nazwy rzek od lat przynoszą nam ład. Refren o wilgoci, naukę o zaniedbanym i o języku, a ten bywa też jak szept, który posługuje się dialektem map. Mer de Glace, Karpaty, Kluszna Poka, Dolina Bolechowicka, Wrzeszcz, Las Wolski, ulica Lea. Nie szukaj, nie ma w tym porządku umiaru. To tektonika, geografia tego, co ulega erozji, tego, co zmienia stan, też tego, co dotknięte, co tu. Ej, patrz, dłoń, która krąży wokół skóry, kory, futra i nigdy nie ma dość. Właśnie mi się ten wiersz skojarzył z geografią Elizabeth Bishop. W ogóle jej siedzenie jej nad mapami. Też tam jest taka właśnie zmysłowość tych dotykania półwyspów. Także to właśnie w tej książce też jest ta zmysłowość. Też bycia w miejscach, w których się nie jest. Tak, tak. To faktycznie tutaj to jest bardzo, bardzo ciekawy trop i tutaj się zgodzę. Ale też właśnie myślę, że całość tej książki właśnie też, wiesz, to jak ta okładka jest właśnie taka taktylna, że możemy ją dotknąć, jak nie wiem, czy w twojej szkole podstawowej, czy w liceum mieliście też takie mapy, że można było dotknąć. Wypukłe. Dokładnie tak, więc... To był taki plastik dosyć. Tak, więc tutaj też z jakimś takim właśnie zamysłem, żeby z jednej strony popracować z taką taktylnością w języku. To było dla mnie też jakimś wyzwaniem. I sama jestem ciekawa, jak ta książka
jakby czym będzie ta książka dla mnie po tych kilku latach, kiedy za chwilę też otworzą się granice, wiesz, i kiedy jakby można będzie już dotknąć tego wszystkiego, pojechać do tej Serbii, czy wrócić znowu na Morawy. No ale teraz też jest dla mnie takim zapisem bardzo ważnego czasu, który wiązał się też z jednej strony z pracą w języku, taką pracą po prostu związaną z literaturą, z tym, co jest dla mnie szalenie ważne. Z drugiej strony też z pracą z ciałem, w tym sensie takim sportowym, w tym sensie takim jakby próby przygotowania się do wyzwania biegowego, które no myślę, że będzie dla mnie takim dotknięciem granic fizycznych, ale też takiej pracy nad, wiesz, chyba dalej nad utratą, tylko już nie utratą taką osobistą, ale w tym kontekście, powiedzmy, kryzysu klimatycznego, tego szukania języka na trochę zagadanie tych wszystkich bardzo też takich fatalnych, fatalistycznych narracji, które cały czas mówią nam, ile nam zostało jakby lat z wodą, z czystym powietrzem, z jedzeniem i tak dalej, i tak dalej. Jakby spróbowałam tutaj powiedzieć coś w sposób poetycki, co mam nadzieję, a co już jakby, na co dostaję już dowody od czytelników, w jaki sposób działa. To znaczy właśnie, mamy różne sposoby reagowania na te wszystkie narracje. Mówi się o żałobie klimatycznej, mówi się o depresji klimatycznej, tak? Ale ja wierzę, naprawdę wierzę w dużą moc literatury i w dużą moc poezji i mam nadzieję, że właśnie ta książka to jest jakiś mały kamyczek do tego, żeby spróbować znaleźć swoje miejsce w tych wszystkich różnych narracjach, albo też będzie inspiracją do tego, żeby ktoś dopisał swój głos. Właśnie trochę odpowiedziałaś na ostatnie pytanie, jakie mam, bo czas płynie, ale i ono brzmiało właśnie, gdzie cię ta książka wyprowadziła, więc właściwie trochę już powiedziałaś, ale też jeszcze do tego bym dodała, bo to jest ciekawe, w czym, no bo tutaj próbujesz nowych języków, próbujesz wprowadzać do swojego pisania różne właśnie rzeczy. Co miałaś wrażenie, że stawiło ci opór? Co jakby było jakimś takim, no właśnie, że z takim trudnością, wiesz, taką, że czujesz, że się z czymś zderzasz, że no właśnie, rozumiesz. Wiesz, myślę, że trudnością było zaczynanie tej książki, to znaczy jakby zorientowałam się, że język poprzednich książek jest tak mocno we mnie, że bardzo trudno jest mi zostawić ten język i pisać o tych rzeczach, używając właśnie jakby innej pracy języka. To było trudne. I pierwsze próby właśnie pisania tekstów do Mer de Glace to były takie próby, z których wiedziałam, że jeśli to pójdzie dalej w tym kierunku, to ta książka nie powstanie. To znaczy nie chciałam napisać kolejnej książki tym samym językiem, bo też miałam wrażenie, że ja się zmieniam też jako czytelniczka, też jako osoba pisząca i też jako osoba, która właśnie chce zrobić coś innego, jakby poszerzyć, przekroczyć pewne granice. I kiedy już złapałam ten rytm, to pisanie było bardzo naturalne. I
też mam takie wrażenie, że właśnie ja musiałam dorosnąć do tej książki. To znaczy nie chcę powiedzieć, że wcześniejsze książki są jakby wynikają z jakiejś niedojrzałości czy nastoletniości, ale jakby dojrzeć w takim sensie znaleźć nowy język, który jest efektem po prostu też rozwoju, w takim sensie rozwoju, który jest konsekwencją pewnych przeżyć. Tak? Ta książka też nie zdarzyłaby się, gdyby w moim osobistym życiu w ciągu ostatnich 3 lat nie zdarzyły się rzeczy, o których, nie wiem, 5 lat temu w życiu nie pomyślałabym, że się zdarzą, tak? A które ostatecznie jakby pokazały mi, jakby pozwoliły mi na nowe otwarcia i to było fantastyczne i też czuję się w tym momencie właśnie dobrze w takiej odsłonie pracy z językiem, bo tu też czuję, że mam nowe otwarcie i ta książka też może zdradzę, że jest jednym z elementów większej całości. To na koniec przeczytaj jeszcze kilka wierszy. A właściwie 2, bo czas za szybko płynie. Punkty spustowe. Ruch przeciwko utracie. Lato ma momenty z jesieni. Zakłady z własnym ciałem. Są miejsca w nim, w których gromadzą się napięcia. O tu i tu. Kark, mięsień piersiowy. Czataranga, pies z głową w górę, pies z głową w dół. Pies podchodzi i opiera czoło o świat. O tu, brzuch. Słabość, jej przepastne pokoje. Patrz, od kotliny zbiera się na cień. Z ciała 6. Dzisiaj było posłuszne, możliwe, że chodziło o proste sprawy, pokryte rdzą brzozy, jary, w których rodziła się noc, skórę, która wilgoci to welur. I jeszcze to, cukier z borówek i białko z grochu, i jeszcze to, lądolód, który przesuwał tu swój ciężar, i jeszcze to, słowa, te, co robią nam w środku radykalne rzeczy. Dziękuję ci bardzo i dziękuję państwu. Mère de Glace, Małgorzata Lebda. I zapraszamy na kolejne spotkania. Bardzo dziękuję, Justyno. Bardzo państwu dziękuję.